Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Elengrado, odcinek 13. Dzisiaj będziemy kupować mulcher i będziemy mulczować, tak. Ale nie mam kasy na mulcher, bo nie stać mnie, kredytu brać nie mogę. Więc czekam, aż kolega a dobra, skończył jednak. Kontrakty na kultywatorowanie odebrane, a orka jest 48% tak zielona. No i dobra, i kupuję mulcher. Oczywiście standardowo, bo ten jest najszybszy i najlepszy. Tablica rejestracyjna. Kasper? Albo czekaj. Wronek 5 5 5. Dobra, niech będzie. Niech będzie Wronek 5 5 5. Kontrakt na pracę po 11 jest realizowany w 50%. No dobrze. Bo to chyba doszło z aktualizacją 1.3, bo ja tego chyba nie mam takiego modu na to. A raczej na pewno. Bo nie przypominam sobie, żeby dodała taki mod. Nie, na pewno nie dodałem modu, więc to jest dodane w oryginale. A, bo to pisało w 1.3. Dobra, tylko ja to tak przeleciałem powierzchownie, tylko co tam pisało. I nie sprawdzałem tego tak naprawdę do końca. Tylko tam patrzyłem screen i tam było. Się nie wiem, czy to było 1.3 czy mod, ale chyba 1.3. Patrz. Ale się kurzy z tego mulchera. Zapomniałem tego moda wyłączyć. Bo robiłem sobie kontrakt przed chwilą, wiecie, i chciałem szybko po prostu przed odcinkiem go zrobić, dlatego Alt 0 klikłem sobie, żeby mieć to Vmaxa tak naprawdę. Zawsze tam od góry jeżdżę, to teraz trochę od dołu pojeżdżę. Od tej strony sobie pojeżdżę, bo od tej strony rzadko jeżdżę. A kosiłem. Tak. W poprzek. No dobra, no to w sumie mogę w tę stronę mulczować. Żeby nie było też, że ciągle na tym polu. W tą samą stronę robię. Wiadomo, jak będzie pole 3, no to już będzie musiało tą, w tą stronę robić. No bo będzie po prostu dużo większe pole i większe dłuższe przejazdy będą mi. Będzie to bardziej opłacalne niż teraz w tym momencie. Nie myślę, jak to zrobić. Dobra, chyba się przejedziemy te dwa razy dookoła pola, żeby nie było. Dwa albo trzy razy, nie wiem, zobaczę. Od chęci. No i wtedy będziemy sobie przecinki robić. Będziemy sobie tak mulczować, nie? Czyli ta góra właśnie nie. Dobra. Nie wiem, co z tą górą zrobić. Czy ją podgładzić, czy nie? Będę musiał ją podgładzić, ale to nie teraz. I tak. Robotka idealna dla muczerka. Dobra, mam wolną chatę na dosłownie 10 minut. Więc wykorzystajmy to. I nagram sobie ten odcinek. Czy no na 10 minut, no mam czas, żeby ten odcinek skończyć do
Mam czas do 16 tak naprawdę, nie? Bo wtedy wiadomo, że brat i ojciec przychodzi z roboty i wtedy będzie telewizor odpalany i wtedy już się nie da nagrywać wieczorem. Więc nagrywanie jest praktycznie do 16, a jak ja siedzę do 15 w szkole. Właśnie nie wiem, jak to kurde teraz wyjdzie w tym tygodniu. Bo na czwartek nie mam odcinka. Muszę to przemyśleć. Cześć, Ido. Nie wiem, jak to wyjdzie. Więc zobaczymy, zobaczymy. No, idź do pokoju, idź. Czekaj, bo ten jakiś chłop napisał, dobra, to się później zobaczy. O, 60% już jest. A było 48 na początku. Nawet zapierdzie was tym pługiem tam, kolega. No i dobra, to meter różnicy między talerzówką a samą butelką. Chociaż na 6 metrów, jakby był ustawiony, to też by wziął. Ale no, nie opłaca się. Zaraz GPS pokazuje, że 5,8 to 5,8 musi być. Chociaż widać, że bierze czasami więcej. Drugie kółeczko trzeba zrobić koło pola, no bo trzeba, żeby to ładnie było się do nawracania, bo nawracać trzeba. Chciałbym z chęcią, bo ty krótki tu pojeździł sobie, tak na GPS się fajnie by to wyszło, tak, ty, teraz fajnie by to tak zeszło. To długie to bym sobie połowa odcinki na sali. Wiadomo, że na długich to rozwodów przejechał to. Więc chyba może i tak zrobię. Ja robię półokrągło, to robię, no bo po co mam takie osoby robić? Nieopłacalny biznes. No tutaj też zrobię sobie półokrągło. Więc no, elegancko idzie. Teraz co tu zrobić? Tam do końca nie jadę. Gdzieś tutaj GPS sięga. No tak jak myślałem, że gdzieś tutaj. Będę robił starą metodą. Będzie to fajnie wyglądać. Czyli technika co drugi wjazd. Stara, dobra, poczciwa metoda. Na GPS-ie co drugi przejazd. Zrobić co jedną stronę połowę, potem wracać drugą stroną. Często tak z pracą robię.
No bo wtedy jak siedzi w drugą stronę, tak fajnie te paski się zaciąga i wtedy się tak fajnie ten szybko ubywa pole. I ta rozumita. Na jednym by było ciężko zawracać, powiem. Na jednym byłoby ciężko zawracać, a na dwóch elegancko się zawraca. Tylko żeby teraz pod tą górę, no właśnie. Myślałem, że kawałek będzie. Dobra, też długiego odcinka nie będę robił, bo co? To tylko mulczowanie. Więc teraz jest okres szkolny, więc akurat. Krótszy jak sam, jak znalazł. No, 12 minut dopiero. Jeszcze z 12. Będzie gitara. Żeby do tej 16:30 już mieć wszystko zrobione. Czyli film wrzucony i nagrany. O, już 70% chłop zrobił. Szybko mu to idzie. No i teraz raz dwa pójdzie, bo już przejazdy są zrobione, to... Tylko widzę, że muszę lekko dalej wjeżdżać. Czyli aż tak. Żeby on zdążył nawinąć sobie ten mulczarek. Dobra, to zrobię tak. Czy tutaj zagarnę, wiem, że nie całego, ale... Elegancko to idzie, podoba mi się to. 12 godzina. Robotka jak marzeń. Zagari na to. Powiem wam, że elegancko idzie. Podoba mi się taka robotka.
tutaj w kolejnym odcinku już będziemy walczyć z siebem. Z siebem rzepaku. Z siebem rzepaku jeszcze inaczej by leciało. Nie wiem jeszcze jak. Może po skosie. Nawet idealna liczba pasków wyszła. Więc fajnie, fajnie. Robotka jak idzie jak trzeba. Pracownik widzę, że się nie opierdziela z tym pługiem, tylko idzie równo. A jedzie tam czarny Dojcz. Więc się kolega nie opierdziela. Cyk, 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 cyk. No jo. Prawo czy lewo, prawo. A tu po tych długich sobie wrobię. Paseczki będziemy kończyć. Potem... Jakbym miał drugi taki mocny ciągnik, to bym robił dwie roboty na multiplayer. Jeden by mulczował, drugi by siadł już. Więc by ta robotka jakoś szła. Musi być na już. Nie ma, że nigdy. 18 na lawę, no to zrobimy sobie 40, tak jak mówiłem. Przecież do 15:40 będzie gitara. Czyli to jeszcze 3 minuty. Tu będzie 21 minut. No to fajnie. I pyk. Nie ma się nie dziś. Musi być na już. Fajnie to idzie, fajnie, fajnie. Podoba mi się ta robótka. Fajnie to dalbo chodzi. W ogóle ten mulcher to wygląda jak wały praktycznie. Szybko nawijają. Nawija ten mulczerek, więc fajnie. Można lecieć z robotką.
Cyk. 1600 mam na koncie, ale spokojnie. Przeżyjemy. Kontrakty się nie zrobi jakiś. Może ten to jest Orgo. Zbiorę, zobaczę. Spol numer 14. To 9000 prawie. No i dobra, dalej do końca będę się żegnał. Będzie akurat 40, więc tak. Podsumowując ten odcinek, kupiłem Mulcher firmy Dalbo z Rysacem Bronek 555. No bo na tyle miałem miejsca. No i dojeżdżam do końca tego paska na 90%, czyli już tam prawie końcówka jest tego pola. Tak wygląda ten zestaw, spróbuję. Czarny dojczwar, ten co ja mam, i pół 7 korpus. Wiele mu nie zostało. Do następnego. Na razie, trzymajcie się, cześć.